Witam Cię serdecznie, z tej strony Jacek Stanek, 89. już nagranie z 90-dniowego wyzwania. Słuchaj, kiedyś zapytałem bardzo zamożnego człowieka, nawet multimilionera, polskiego oczywiście, co zrobić, aby zarabiać większe pieniądze? I słuchaj, teraz uważnie, jaką odpowiedź otrzymałem. Musisz pomagać większej ilości ludzi. Jeżeli dziś zarabiasz mniej niż oczekujesz, czyli zarabiasz za mało, musisz zacząć pomagać większej ilości ludzi. Każdy jeden biznesmen to jest człowiek, który rozwiązuje ludzkie problemy. Jeżeli ty masz, dam ci to na prostym przykładzie, jeżeli masz dzisiaj sklep lub zakład usługowy, jeżeli do twojego sklepu przychodzi dziennie na przykład 100 klientów, twoje obroty są za niskie, aby po prostu dawały ci dochód taki, jakiego byś oczekiwał, musisz zrobić wszystko w tym kierunku, aby do tego sklepu przychodziło więcej klientów. I teraz słuchaj uważnie. Jeżeli masz sklep w jakimś miejscu, gdzie przykładowo jest to osiedlowy sklep, do niego przyjdzie określona liczba tych klientów. Raczej graniczy z cudem, aby tam ściągnąć większą ilość tych klientów. Więc nie masz możliwości bardziej się rozwinąć w takim miejscu. Będziesz musiał lub zmienić branżę, zmienić po prostu działalność, lub otworzyć sieć tych sklepów w różnych miejscach, aby właśnie generować większe dochody, aby pomóc dostarczyć towary właśnie większej ilości osób. Jeżeli masz zakład usługowy, również aby mieć większe obroty, większe zyski, musisz przyciągnąć do niego większą ilość osób i im pomagać, rozwiązywać ich problemy. Pomagać, rozwiązywać ich problemy. I to samo jest w marketingu sieciowym. Im większej liczbie osób pomagasz, tym więcej zaczynasz zarabiać. Oczywiście najważniejsze jest to, abyś przede wszystkim ty był biznesmenem, aby biznes pracował dla ciebie, a nie ty dla biznesu. I tutaj pojawia się coś takiego jak delegacja zadań. Ty musisz nauczyć, musisz pomóc na początku tym osobom, partnerom, których pozyskasz, aby oni zaczęli zarabiać pieniądze. Musisz ich nauczyć, musisz im pomóc. Jeżeli zaczną zarabiać pieniądze, nastąpi duplikacja, ponieważ możesz oddelegować pewne zadania. Jeżeli oczywiście dobrze nauczysz swoich partnerów, będziesz mógł wtedy oddelegować zadania, czyli następuje duplikacja czasu pracy, ponieważ ja w tym momencie będę pracował przykładowo z trzema osobami. Osoba, którą już wcześniej nauczyłem, będzie pracowała z kolejnymi trzema. Czyli łącznie pracujemy z sześcioma osobami. A my w tym momencie za to otrzymamy prowizję. Za to, że nauczyliśmy tą osobę zarabiać pieniądze. A więc jeszcze raz, jeżeli chcesz dzisiaj zarabiać większe pieniądze, musisz pomagać, musisz rozwiązywać problemy większej ilości osób. Gorąco Ciebie pozdrawiam. Do zobaczenia już w jutrzejszym, ostatnim nagraniu z 90-dniowego wyzwania. Ciao!